Raz, 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 raz. Próba mikrofonu. Raz. Daj mi więcej środka. Daj mi. Okej, okay, dobrze. Raz, raz, raz. Więcej basów. Raz, dwa, raz, raz, raz. Słuchajcie, cześć. To jest kontynuacja naszego pierwszego wejścia z Bogdanem Bentynem na tematy wędkarskie. Ruszyliśmy trochę wcześniej, przed 19, ale sądzę, że jest was wystarczająco wielu. Serdecznie was witam. Słuchajcie, zgromadziliśmy tutaj ekipę, jest dźwiękowiec, mój serdeczny przyjaciel. Niestety rozczaruję was, nie będzie Bogdana. Jesteśmy w tym samym miejscu, w biurze podróży, na targowisku przy Warszawskiej, ale z podróżą to ma taki związek, że Bogdan jest w podróży. No po prostu wyjechał, no takie ma prawo. Także ja pociągnę to sam i postaram się temu stawić moje wysokie czoło. Konkrety. Temat jest wybitnie wędkarski, tak? Mamy sierpień, świetną pogodę, upały, doskonałe ciśnienie, zapowiada się burza. Burze są zapowiadane na jutro. Ryby powinny wcinać przynętę jak zwariowane. Dźwiękowiec, please. Trochę powagi, mimo wszystko. Słuchajcie, obiecałem, że po naszej pierwszej lekcji tips and tricks wędkarskich pokażę wam, jak dowiązać przypon do haczyka. No bo jak złowić rybę bez haczyka? No nie da się. Nie da się. Słuchajcie, nie wiem, jak to najczęściej robią ci z was, którzy już łowią. Mówimy o haczyku z łopatką. Haczyk z łopatką służy do połowu białej ryby. Płoć, leszcz. Karpie w tej chwili łowi się już na zestawy, które kupuje się z reguły gotowe w sklepach wędkarskich. Tak, tak, dźwiękowiec nie jest wędkarzem i, że tak powiem, mało go to obchodzi. Ponieważ ten materiał jest przeznaczony dla ludzi, którzy dopiero z wędkarstwem mają jakieś pierwsze doświadczenia, albo dopiero w tym roku albo w przyszłym spróbują tego łowienia, więc nie spróbują. Więc proponuję zaczynać łowienie ryb właśnie od łowienia tak zwanych białych ryb, także uklei. A w związku z tym, jeżeli jest to ukleja, a to jest mała rybka, to jest konieczność zastosowania, kochani, haczyka właśnie o rozmiarze, nie wiem, 16-18. I wtedy, jak dostajesz taki haczyk z łopatką, dlaczego on się tak nazywa? No bo jego końcówka jest zaklepana, tak jak łopatka. Jeżeli nie zapomnę, to zaraz wam powiem, do czego ta łopatka służy. To rzeczywiście jest duży problem, żeby to sprawnie zawiązać. Nie ma sensu kupować jakichś gotowych zestawów w sklepach, bo każdy może sobie kupić, nie wiem, paczkę haczyków i ileś tam metrów żyłki przyponowej o grubości 0,10 mm i zrobić to spokojnie u siebie w domu. Ponieważ z przyczyn technicznych nie da się tego pokazać na rzeczywistym haczyku o rozmiarze, tak jak mówiłem, przez 16-18, więc co, zamiast żyłki szpagat, zamiast haczyka
po prostu pisak. Żyłkę składamy w taką pętelkę. Zapomniałem powiedzieć, że nadajemy z Gniezna, z targowiska w Gnieźnie. Panowie, no, tu teraz telewizja się kręci, no, nie róbcie takich numerów. Może trochę szacunku. Okej, wróćmy do tematu. Składamy żyłkę w taką pętelkę. Tak? Widzimy to. Tu jest jej koniec. I umówmy się, ten pisak to jest końcówka haczyka. Dobrze? Ja to wskazującym palcem przytrzymuję. Widać sterczącą końcówkę i pętelkę. I to jest fragment, który najlepiej opanuje moja koleżanka Joanna Rowińska. Bo w tej chwili zrobię kilka ruchów takich, które robią kobiety, kiedy szydełkują. Robimy kilka zwojów. Ta część jest ruchoma. Możemy sobie tą pętelkę powiększyć, tak? A tą częścią, tym fragmentem, wykonujemy kilka obrotów dookoła haczyka. Wyobraźmy sobie, że tutaj jest jego zadzior, znaczy łuk i kolanko, a na końcu zadzior, tak? A tak zwana łopatka jest po tej stronie. Ok, jedźmy. I taka prosta technika. Oplatamy końcówkę tego haczyka, używając naszych zwinnych palców kilka razy. Jeżeli robię to za szybko, wróćcie do filmu, nie wiem, włączcie sobie slow motion, co tylko jest wam potrzebne, tak żeby zrozumieć, o co chodzi. Na końcu zostaje nam taka ciasna pętelka, która już się nie daje owijać dookoła tego łuku kolanka i zadzioru. Wobec powyższego dwoma palcami chwytamy to w tym miejscu i ściągamy wszystkie końcówki żyłki. W tym wypadku naszego szpagata. Ściągamy to tutaj. I to jest ta część przyponu, który gdzieś tam za 20-25 cm, 30 będzie dowiązany do żyłki głównej. A ta końcówka zaciąga się tu. Tak? Zbliżenie. Tak to wygląda po zaciągnięciu obu końcówek. Uwierzcie mi, że tak zawiązany węzeł żyłką 0,10 Please don't do it. Tak zawiązany węzeł żyłką 0,10 zaciska się na maksa i nie jest w stanie się zsunąć, mimo tego, że ja przykładam sporą siłę z haczyka. On się później będzie opierał na tej łopatce lekko. Ważna uwaga, jeżeli haczyk ma łopatkę, to ta żyłeczka wychodzi z haczyka tak, żeby była nad łopatką. Nad łopatką. Być może dołączę rysunek poglądowy, jak już wrócę do domu, bo w trakcie zacinania ryby, kiedy ona połknie przynętę, ta żyłka, przypon i łopatka haczyka działa jak dźwignia. Wtedy zadzior haczyka wbija się
niestety, wrażliwe osoby, to muszę przeprosić, no tak to wygląda. Zadzior haczyka wbija się w wargę ryby. Brutalna prawda. Walka o życie. Dlaczego mówię o haczykach? Bo na każdym kroku słyszy się teraz, że wszędzie jest haczyk. Dlatego nazwałem to nasze spotkanie, gdzie jest haczyk. Słuchajcie, haczyk jest wszędzie. Jeszcze nie. Haczyk jest wszędzie i właściwie nie powinniśmy być temu zdziwieni ani tym zaskoczeni. Po prostu taki już jest. Wykład jest wędkarski, apolityczny. No ale wiadomo, że parę rzeczy w przeszłości się wydarzyło i ciągle oglądamy się na boki, czy ktoś czegoś nie knuje. Bądźmy czujni, bądźmy ostrożni. Ufajmy ludziom i ufajmy sobie nawzajem, ale generalnie ten kredyt zaufania dawajmy ludziom z pewnym opóźnieniem. No. Niestety przynęty są atrakcyjne, czasem bardzo, ale gdzieś tam najczęściej kryje się pułapka. No a jak kończy ukleja na haczyku, to wiadomo. Kilka słów na temat książek. Odrzucam już teraz rekwizyty. Słuchajcie, polecam Wędka dla zaawansowanych Stanisława Stupkiewicza. Nie do dostania, ale oczko na najlepszych chomikach. I Wędkarstwo jeziorowe Tadeusza Andrzejczyka. Właściwie na tym się wychowałem. Jeżeli ktoś miałby jeszcze jakieś pytania o wędkarstwo, to walcie jak w dym. No ja was serdecznie pozdrawiam i to tyle, bo na tym to miało polegać. Zero polityki. Trzymajcie się ciepło.